Ała. Robię się stary. Witajcie, jestem Gargamel i dzisiaj nagramy film, który będzie poświęcony mojemu ulubionemu tematowi, ponieważ Facebook jest takim ciekawym miejscem. Dzisiaj będzie mowa o wyzwaniu, które krąży po Facebooku i wszyscy zbierają się na odważne, masowe picie piwa przed kamerą, które jest dla mnie... to jest smutne. No ale Gargamel, dlaczego to jest smutne? Smutne jest to, że dzisiaj wyczynem jest wypicie pół litra piwa na czas, czy nie na czas, czy naraz przed kamerą i wysłanie tego, żeby wszyscy zobaczyli: hej, zobaczcie, mam problemy z alkoholem. Może nie problemy z alkoholem, może ich nie masz, ale przykładowo ktoś będzie szukał pracy, a jego pracodawca uzna, że Facebook to dobre źródło pobierania informacji o kimś. Zobaczę, jaki jest ten człowiek. O, jak fajnie. Takich ludzi właśnie potrzebujemy. Przeraża mnie fakt, że to jest naprawdę popularne. Ty się nie umiesz bawić, Gargamel. To jest zabawa. Ty nie masz przyjaciół, znajomych, dziewczyny. Jesteś głupi i chodzi w dupę. Wózek widłowy. Nie chcę się w to bawić, naprawdę. Na szczęście nikt nie jest na tyle głupi, żeby mnie wyzwać na pojedynek, bo to jest naprawdę bez sensu, to jest idiotyczne, po chuj to robić. Tak, jestem człowiekiem, który wrzuca filmy do internetu i pewnie ma dużo kompromitujących rzeczy. Dla mnie takie działanie jest kompletnie dziecinne. Musisz zabić swoją matkę w ciągu godziny od dostania tego filmu, bo jak inaczej nie, no to stawiasz mi powiększony zestaw maku, koleżko. Lepiej to zrób. Wyzwanie to wyzwanie, jesteś tchórzem. Przegranym. Mnie naprawdę zasmuca stan umysłu większości ludzi na świecie. Jeśli macie zamiar robić wyzwanie piwa w piciu piwa, to róbcie. Chyba. No ale wtedy stracicie w moich oczach. Ponieważ ja czegoś takiego bym nie zrobił, bo serio nie widzę w tym sensu. Myślę, że bardziej sobie można zaszkodzić takim filmem, niż coś zyskać. Ktoś cię lubi na tyle, żeby ci to zaproponować, to chyba cię nie przestanie lubić, jeśli po prostu powiesz: jebać piwo. Zamiast na przykład pić piwa przed kamerą, zróbcie coś ciekawszego ze swoim życiem. Na przykład upijcie się wódką. No i główny punkt programu, czyli social media. Zapraszam na mojego Instagrama, mojego Facebooka oraz mojego Snapchata. Zapraszam i żegnam. Następny film będzie prawdopodobnie jakimś podsumowaniem, filmem z wyjazdu, czymś innym. Ponieważ jadę razem z moimi przyjaciółmi Bartkiem oraz Michałem, Michałem i Bartkiem, w góry, na narty, na wyjazd wspólny. Może coś się pojawi w przyszłym tygodniu właśnie z okazji tego czegoś. A jeśli nie pojawi się, to przepraszam bardzo. To tyle i żegnam Państwa bardzo serdecznie. Gargamel.